momencie, kiedy ktoś krzyczał tutaj w tym budynku, to dźwięk tak się odbijał, rezonował od ścian, że szedł w górę, a później szedł w dół. Więc nikt z zewnątrz, poza budynkiem, nie był w stanie usłyszeć więźniów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pewnie jeszcze śpicie. Albo nie śpicie, jak oglądacie ten odcinek, to nie śpicie, bo dziwne, żebyście oglądali śpiąc. Jest godzina 6, my jesteśmy w Maszadzie. Do przejechania mamy dzisiaj około 1200 km do Teheranu. Pociągiem. Dlaczego decyduję się na taki krok, taki agresywny krok w podróży, co robię bardzo, bardzo rzadko? Ponieważ udało się złapać bilet powrotny do Polski. Bilet powrotny do Polski, co wiąże się z odpoczynkiem. Zatem, moi drodzy, małymi, ale też dużymi krokami zbliżamy się do końca tego projektu. Zatem podróż po Iranie będzie ostatnią podróżą podczas tego wyjazdu. Podczas tego wyjazdu trzeba naładować baterii, bo przyznam szczerze, że już mi trochę skrzydła i moce opadają. Siła mentalno-fizyczna też opada, więc muszę wracać. Kiedyś pytaliście mnie, kierowniku, kiedy w ogóle wracasz do domu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wracam do domu zawsze wtedy, kiedy czuję, że już po prostu jestem przesycony podróżą. I nie robię tutaj nigdy nic. Kiedyś robiłem naprzeciw sobie, bo wiem, że jeżeli już tak jakby ta podróż nie sprawia mi aż tak dużej przyjemności, ale też czuję się zmęczony. Nie no, inaczej. Podróż sprawia mi przyjemność, ale jak czuję się mocno zmęczony podróżą, to wtedy już jest trudniej po prostu łapać tą chwilę. I wtedy wracam. A że złapałem dobry bilet. Jesteśmy w Maszadzie, zaczynamy odcinek. Łapka, komentarz i ślad węglowy. Nie no, komentarz to ślad węglowy, a poczta sandałowa no to jest podanie odcinka dalej do znajomych. Idę się zaopatrzyć w jedzonko i będziemy się ładować do pociągu. Mamy już 3 dni naprawy. Badajcie, czego chcieć więcej? Supermarket na stacji. Słuchajcie, dotarłem. Pan, który pomaga tutaj, mówię do niego, że numerów po persku nie czytam. A on mówi, że masz napisane na bilecie. I taki zdenerwowany na mnie, że nie ogarniam numerów. Śmiesznie, ciekawa sytuacja, pokazująca, że nie wszyscy ludzie ogarniają, że obcokrajowcy mogą nie czytać po persku. Zalewa. Jesteśmy w pociągu z moim przyjacielem nowym. 12 godzin podróży. 12 godzin podróży. Powiem wam, że język perski wciąż jest dla mnie jedną wielką zagadką. Bilet zostawię, bo jak sprawdzę raz jeszcze, to będzie przypał. Schowam to wszystko, żeby nie zgubić. No i czas pospać trochę, bo dzisiaj mało spałem. Wstałem o 5. Sytuacja jest taka, że jesteśmy w pociągu dalekobieżnym. Pociąg dalekobieżny w Iranie charakteryzuje się wypełnieniem po brzegi, ponieważ tutaj ludzie, bo tu zawsze bilety są wyprzedane, więc ludzie przychodzą na YOLO bez miejsca i bardzo często to generuje dużo takich sytuacji, powiedziałbym, nieciekawych. A ze mną jedzie w ogóle do stolicy ten koleżka po lewej. Ten koleżka po lewej salcesonem śmierdzi. Jaka beka ty!
i wyobraźcie sobie, że no zawsze jest obładowany ten pociąg. I niestety tylko do tego pociągu można przyjść na YOLO, a do pozostałych nie można przyjść na YOLO. Czyli tak, tak po prostu sobie z ulicy bez biletu. Jedzonko zamówione. Kebab z ryżem, pomidorkiem, masełko. Ten czerwony trunek to ode mnie. W sensie miałem go już. A to jest jogurt. Do tego jogurt 5% 0,5. Czas oczekiwania 2 godziny. Zasada pierwsza. Nigdy nie zamawiamy jedzenia w irańskim pociągu. Bo to się mija z celem. Prawie umarłem. Jesteśmy w Teheranie. Zasada tutaj jest prosta i niektórym dobrze znana, że w Iranie jak zostawisz milimetr miejsca, to ci się zawsze ktoś wepchnie. Gdyby nie ten koleżka przede mną, o ten właśnie, to byśmy, szczerze mówiąc, nie wiem, czy byśmy wyszli za pół godziny. Więc witam serdecznie w Teheranie i teraz wiecie, że tutaj mamy koleżankę na nocleg? Serio. Kierownik sobie ma takie znajomości, że hej, siemasz. Kiedy chłopa w domu zabrakło. Opowiem wam jutro, bo dzisiaj już nie ma siły. Dlaczego Iran nie lubi się z Jankesami za oceanem i do czego w Iranie jest tak, a nie inaczej, moi drodzy. Drzwi zamknięte. Witam Państwa bardzo serdecznie z Teheranu. Wczoraj jechaliśmy pociągiem, Boże, ponad 13 godzin. Normalnie mi już kopuła się praktycznie wypaliła od tego pisku dzieci. Tam taka była rotacja przez te 13 godzin, że to jest po prostu nie do pomyślenia. I dzisiaj zabieram Was w podróż po Teheranie. Poopowiadam Wam, dlaczego Teheran... Zobaczcie, jakie piękne. Piona dziku. Dlaczego Teheran i Iran ogólnie, dlaczego ten kraj tak źle radzi sobie gospodarczo, albo tak dobrze sobie radzi gospodarczo. To w zależności, z której strony spojrzysz. Bo to dużo sytuacji się na to zebrało. Więc zapraszam do oglądania i do zwiedzania. Ulice Teheranu. Hop. Godzina 12. Się dzieje. Ale za godziny 4, moi drodzy, za 4 godziny co to za kubeczki. A dla dzieci za 4 godziny już będzie tak ciemno, że wy już nic nie zobaczycie, a ja już nie będę mógł nic kręcić, bo kamera niestety w warunkach słabego oświetlenia słabo sobie daje radę. Teraz liczymy na pana Irańczyka, który przejdzie bystro. Tutaj musi być wymuszenie, tak zwane wymuszenie. Proszę bardzo. Ja... Pam, 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 pam. Zapomnij, że się ktoś zatrzyma. Przejedziemy kilka przystanków metrem do pierwszego punktu atrakcji i pokażę Wam troszkę, jak wygląda tutaj metro. Ciekawe, czy mnie nie zamkną za to, że kręcę metro. Tutaj w Iranie jest tak, że można tak jakby zrobić przypał praktycznie na każdym kroku, ponieważ jest to kraj policyjno-militarny. Bardzo mocno zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa, więc wszelkiego rodzaju nagrywanie w różnych takich miejscach newralgicznych. 10 razy większe prawdopodobieństwo niż, że po prostu coś się stanie, że ktoś przyjdzie i będzie się, wiecie, no, pluł. 10 razy większe niż w Polsce.
Ja siedzę, ogarniam mapę. Pulpetina teherańska sobie tutaj leży. Pilnuje motocykla albo samochodu. Tak to tutaj właśnie wygląda, moi drodzy. Pulpetina ochronna. Gołębie ochronne to nie był gołąb, jak coś. Nie pamiętam, jak się nazywa ten ptak, ale to nie był gołąb. Kierownicza pomyłka. Pulpetinka. Pulpetinka. Koledzy, zero strachu. Dlaczego Iran i Jankesi zza oceanu się nie lubią? Tu jesteśmy na parkingu taksówek, zaraz musimy stąd się wytoczyć. Ale dlaczego oni się nie lubią? Już wam mówię, pięć powodów, dla których... Salam aleikum. Pięć powodów, dla których tak jest, a nie inaczej, o których się w internecie mało wspomina i które mogą być dla was nieco, powiedziałbym, odkrywcze. Kurczę, ale poczekajcie, czy ja dobrze idę? Chyba dobrze. Więc pierwszy. W 1953 roku Stany Zjednoczone zaingerowały w sprawy wewnętrzne Iranu. W jaki sposób? Zaingerowały tak, żeby znieść ze stołka ówczesnego premiera. Premier nazywał się Mohammed, nie wiem, czy dobrze wymówię, Mossadegh, który był człowiekiem chcącym uniezależnienia Iranu. A Jankesom, wiadomo, nie na rękę. No i Jankesi zrobili taki przewrót, że premier wyleciał ze stołka, a tym samym Mohammed Reza objął władzę w państwie. No i Mohammed Reza, jak możecie się troszkę domyślić, człowiek z otwartą głową, który rozwinął Iran w tamtym czasie i edukację Iranu w tamtym czasie, ale też był bardzo podatny na wpływy jankeskie. Kolejny bardzo ważny punkt na mapie historii Iranu to jest rok 1979, kiedy to Iran staje się Republiką Islamską, czyli jest rewolucja, przewrót. I w tamtym czasie w Teheranie 55 albo 60 studentów, którzy byli za rewolucją, porwali urzędników amerykańskich i przetrzymywali ich przez 444 dni w ambasadzie amerykańskiej w Teheranie. Czujecie to? I to popsuło tak dyplomatyczne stosunki między Iranem a Jankesami, że to jest nie do opisania. No ale kto by trzymał tyle osób przez tyle dni? Trochę bez sensu, no. No ale jak widać, można. Kolejny, trzeci argument, no to rzecz jasna, wsparcie dla naszych kolegów ortodoksyjnych Żydów ze strony Jankesów. To rzecz jasna, tutaj na Bliskim Wschodzie i w Iranie no nie podoba się. Wiadomo z jakich przyczyn. Nie będę tutaj się za bardzo rozprawiał. Kwestie polityczno-religijne, rzecz jasna. Kolejny, czwarty punkt, czyli program nuklearny, czyli zwiększanie potencjału siły narodu. No i jak wiecie, Iran nie tylko wcześniej, w przeszłości budował bardzo mocno, stawiał na program nuklearny, ale również i teraz to robi. A to rzecz jasna nie podoba się Jankesom. Chcąc zablokować rozwój siły militarnej i nuklearnej tutaj w tym rejonie, nakładają sankcje. No i te sankcje są dotkliwe. Tak na dobrą sprawę, wszystko co amerykańskie tutaj przez rząd jest zakazane. Więc wszelkiego rodzaju import i eksport również jest zablokowany, co sprawia, że gospodarka jest zubożona o produkty pierwszej potrzeby, ale również o takie dobra luksusowe jak samochody, czy motory, czy inne tego typu rzeczy. Kolejny i ostatni już aspekt, czyli wpływy na Bliskim Wschodzie. Jak wiecie, każdy próbuje wepchnąć swoją łapkę na Bliski Wschód. Dlaczego? Ponieważ jest to rejon bardzo bogaty w różne złoża. Raz, dwa, trzy.
Mruczka, głaska, kierownik! Nie bój się! A co ty się boisz? Wariacje! Nie bój się! Wpływy! Surowce! Ropa! Złotko! O, kolejny ty! Dziku! Dziku! Nie bój się! A ty! Nie bój się! No, chodź, pogłaskam! No, oj! Jak widać, nie będąc obywatelem Iranu i nie będąc mieszkańcem Teheranu, pulpety mają do mnie ogromny dystans. Ale też to, co przed chwilką powiedziałem, te 5 punktów, zobaczcie, jak kraje walczą ze sobą o wpływy, jak walczą o stanowisko bycia najsilniejszym i jak robią to agresywnie. I tutaj nie ma pytania, czy lokalnym, w sensie, czy ludziom, zwykłym takim ludziom, obywatelom, jak ja, jak kierownik, czy wy, moi drodzy widzowie, czy im jest dobrze, czy im jest źle. Nikt, wszyscy mają to głęboko w 4 literach. Praktycznie bym powiedział, mają to w pępku. Działają tylko, żeby po prostu, wiecie, swoje interesy. Człowiek zwykły jest pomijany. I to jest duży problem na Bliskim Wschodzie. Na mapie Teheranu nie może zabraknąć Ebrat Muzeum. Muzeum to nic innego jak więzienie polityczne. Tutaj do koleżanki muszę podejść. Teraz wam pokażę. Przeskoczę tutaj. Momencik. Jedno ze zdjęć między innymi tutaj. Zaraz wejdziemy do środka. Powiem wam więcej, dlaczego to miejsce jest tak ważne i ciekawe w Teheranie. Jesteśmy w środku muzeum. Rzecz jasna, bilet dla obcokrajowców jest inny, dla osób tutejszych jest inny, no ale ja już jestem w stanie się z tym pogodzić. Tutaj jest pan, który mieszkał 8 lat w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry, jak tam w porządku? Bardzo kończy Warszawa, bardzo kończy Kroków. Super. I w Gdańsku pan studiował. To jest nasz przewodnik. A teraz wam powiem tak. To jest więzienie, w którym więziono więźniów politycznych. W którym roku to się zaczęło? W 1979 roku, kiedy był przewrót, czyli zmiana monarchii w Islamską Republikę Iranu. I wtedy zaczęły się duże napięcia, ponieważ wiele osób, jak się domyślacie, nie godziło się ze zmianą z monarchii, ze zmianą ustroju z monarchii na Islamską Republikę Iranu, ponieważ wiązało się to z wieloma restrykcjami. Z wieloma restrykcjami dotyczącymi życia codziennego, pracy, ubioru, wyznawanej religii, wolności słowa. Więc to są wszystko imiona i nazwiska osób, które po prostu no, w tym więzieniu miały okazję niestety siedzieć i które też niestety straciły oddech tutaj. Tutaj mamy fureczkę ze Stanów, Continentala, Lincolna, i trzeba zaznaczyć, że taką furą jeździła głowa organizacji, która nazywała się w Iranie SAVAK. SAVAK to nic innego jak, tak najprościej, taka organizacja wywiadowcza, która zbierała informacje, kto jest groźny, kto nie, komu można trochę przysmarować, komu nie za bardzo, kogo trzeba uciszyć w sposób, powiedziałbym, silny. I w takim Lincolnie, zobaczcie, było radio, była lodówka. Na tamten czas przyznam szczerze, że wysoki standard. A tutaj kolejny, tutaj kawilaka mamy. Proszę zobaczyć. Wielki silnik. Ogromna limuzyna, ogromna. Tutaj też jakaś szycha jeździła tym kawilakiem. Proszę zobaczyć. To więzienie, które tutaj widzicie, ono funkcjonowało do 79 roku i ono eliminowało wszystkich, którzy się z monarchią nie zgadzali. Tutaj mamy cele. Tutaj mamy skład zabawek i smakołyków różnych. Ciekawa historia Tajebe,
tej dziewczyny, ponieważ przed 79 rokiem hidżab był zakazany. Zakrywanie i proklamowanie religijnych zabiegów było jak najbardziej zakazane. Dopiero później, po 79, po rewolucji, tego typu zachowania były akceptowalne, a wręcz narzucane. No i niestety tutaj ta pani napisała, w sensie ta dziewczyna powiedziała, że mogą ją zlikwidować, ale hidżab chciałaby, żeby pozostał na jej głowie. Proszę teraz zobaczyć. To było miejsce, w którym więźniowie byli rejestrowani. Ale też chciałbym zaznaczyć pewną jedną rzecz, że teraz jesteśmy w ustroju politycznym Arabskiej Republiki Iranu, a to było przed, to było w czasie monarchii. Więc pewne rzeczy trzeba też przepuścić przez sitko, ponieważ zawsze jest tak, że nowa władza próbuje oczarnić bardzo mocno starą władzę. No ale musimy to sami zweryfikować, jak to tutaj było. Ali, yeah. Who is this? This guy man? Is Mohammad Reza Pahlavi, known as the Shah. He was the last king of Iran before 1979 Islamic Revolution. And here, this is like... Security and intelligence forces were working together in anti-sabotage joint committee prison of the Shah. Jeden z więźniów, który niestety został stracony. A tutaj... miejsce, w którym znajdują się szafki, gdzie przetrzymywano rzeczy osobiste, ubrania więźniów. Zobaczcie, to są wszystko oryginalne rzeczy. Tak jak ja dotykam teraz tych drzwiczek, tak właśnie dotykali ich pracownicy niegdyś, którzy mieli na swoich rękach złe czyny. Proszę tutaj zobaczyć, mamy strój. Niezależnie od płci, wieku, każdy otrzymywał taką koszulę, takie spodnie, powiedziałbym cieniutkie bardzo, kubek, miskę na jedzenie, rzecz jasna, jakieś klapki. Wątpię, że te klapki wyglądały w ten sposób i były skórzane. I myślę, że to było gorszej jakości znacząco. Nie mogę wam pokazać bezpośrednio, ale tutaj była jedna z, po lewej stronie, jedna z popularniejszych metod łamania więźniów. Tutaj widzimy w muzeum kolejną inscenizację. Tam rzecz jasna była woda. Tutaj cele, gdzie są więźniowie. Bardzo ciekawym zagraniem jest użycie farby tutaj na ziemi, która tak jakby nadaje charakteru miejsca i historii, która tutaj miała miejsce. Tutaj Ali, mój przewodnik, mówi, że w momencie, kiedy ktoś krzyczał tutaj w tym budynku, to dźwięk tak się odbijał, rezonował od ścian, że szedł w górę, a później szedł w dół. Więc nikt z zewnątrz, poza budynkiem, nie był w stanie usłyszeć więźniów. Tak skonstruowane ściany budynku, żeby wygłuszyć to wszystko. Tutaj oprawca. Tutaj... tak trochę próbuję wam doświetlić krzesło niezgody. Dość ciekawy, jedna z dość ciekawych, jak to powiedzieć, żeby dosłownie nie powiedzieć i żebyście zrozumieli. Jak pozyskiwali informacje? Tutaj widzicie ten helmet, tą czapę. To wyobraźcie sobie, że przypinali tutaj człowieka, wkładali głowę tam do tej puszki. Tutaj gościu używał tego kabla, ładował w człowieka, no i ten człowiek jak krzyczał, to ten dźwięk w tym helmecie swoim krzykiem sam siebie biłeś. Coś w ten deseń. No i rzecz jasna, energia, tak jak tutaj widzicie w tym miejscu. Już wiecie pewnie, o co chodzi. Hosseini, profesjonalista w swoim powiedziałbym fachu, tak jak tutaj tego pana widzicie. I Hosseini ma na sumieniu 8000 dusz. Tutaj też dość ciekawy zabieg, czyli podgrzewacz, który miał grzał nogi bardzo mocno, stopy. No i rzecz jasna też elektryczne podłączenie do klatki.
przyznam szczerze, że jedno z ciekawszych muzeów, jakie w życiu odwiedziłem, więc jeżeli będziecie w Teheranie, to koniecznie odwiedźcie. A ludzie, którzy to wszystko otworzyli w Sawaku, bardzo często uciekli do Stanów Zjednoczonych, Izraela, czy też do krajów europejskich. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy 700 zdjęć więźniów politycznych, którzy spędzili tutaj prawdopodobnie do końca swoich dni czas. Ja trochę mówię tak za wiele, jednak musicie mi to wybaczyć. Robię to w zupełności świadomie. Nie mogę mówić pewnych rzeczy i pokazywać pewnych rzeczy bezpośrednio i dosłownie, ponieważ nie obejrzycie tego filmu. Ayatollah. Yes. Ali. Khamenei. Człowiek, który jest aktualnie liderem teraz w Iranie, też był przez kilka miesięcy tutaj więziony. Tutaj, jeżeli mamy czerwone kwiatki, czerwone, to chyba są tulipany albo maki, nie jestem pewien, nie jestem specem, ale jeżeli taki widzicie na zdjęciu, to oznacza, że niestety spotkała ich bardzo zła historia tutaj będąc. A what it means the black type? They died naturally. A, okej. Więc tak, zmarli naturalnie, z kwiatem czerwonym nienaturalnie. Niektóre cele były dość duże, więc siedziało w nich po kilka osób. Jedna z więzionych tutaj pań ulepiła z chleba, zobaczcie, taki dzbanuszek i go przystroiła. Każdego dnia, co 8 godzin, strażnicy otwierali drzwi cel, żeby więźniowie mogli skorzystać z toalety. Co 8 godzin. W czasie, jeszcze przed rewolucją, tak jak tu kolega mówi, że 600 tytułów było zakazanych, więc czytanie ich było totalnie zabronione. Jeżeli ktoś przeczytał i został złapany, na przykład mając taką książkę w domu, no to wpadał tutaj. No i bardzo tutaj kolega mówi, że dużo osób właśnie przez tego typu incydenty, czytanie książek, trafiło właśnie tutaj. Tutaj dowody osobiste z odciskami palców niektórych pracowników agencji Sawak. W momencie, kiedy więźniowie przyjeżdżali tutaj do więzienia, pierwsze co to było, trzeba zrobić fotografię i spisać ich. Jak już kogoś złapali, to był wrzucany do izolatki. Tak jak ten pan profesor Hayazi, albo ta pani. A ta pani nazywała się Hadidachi Dabagah. A tutaj po rewolucji pan, który został wybrany na prezydenta. Wyłapywali inteligencję, bo kto jest najbardziej niebezpieczny? Ludzie wykształceni, ludzie myślący. O, teraz tak jak tutaj o drzwiach, bo to jest dość ciekawe zastosowanie drzwi. Zobaczcie, jaka solidna rama. Taka rama i tutaj jest próg po to, żeby więźniowie nie mogli uciec. Druga kwestia jest po to, że jak więźniowie szli sobie do cel, to by mieli zasłonięte oczy i strażnicy nie mówili im o tym progu, więc oni się wywalali. Więc taka kara, a jeszcze bardzo ważny aspekt psychologiczny. W momencie, kiedy drzwi były zamknięte, no i ktoś otwierał te drzwi, to sam dźwięk już wywoływał w więźniach poczucie strachu i tego, że ktoś po prostu nadchodzi i coś może się wydarzyć niespodziewanego, złego. Ayatollah, obecny lider szyitów, polityczno-religijny, spędził tutaj
8 miesięcy swojego życia. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takiej celi przez 6 miesięcy. Przecież to można zwzichować. Samo bycie w tej celi to już jest ciężki temat. A jeszcze do tego jakaś presja i jakaś presja fizyczna, fizyczno-psychiczna i inne działania, to już jest po prostu tragedia. Człowiek człowiekowi wilkiem. Tutaj mamy biuro pana Sawietiego, który jest w Stanach u Jankesów. Ma aktualnie około 86 lat. Jak widzicie, miejsce różni się bardzo od tych, które do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć. I flaszeczka też jest. W niektórych miejscach niektórzy więźniowie mogli być odwiedzani przez rodziny. Tutaj rodzina, tutaj pracownik SAVAK-u, a tutaj więzień. Tak, żeby był filtr informacji przekazywanej przez rodzinę. I przez więźnia. W drugą stronę. Lekarz, którego zadaniem było utrzymanie więźniów jak najdłużej przy życiu. Niektórzy z więźniów mieli pozwolenie wziąć prysznic, który trwał nie dłużej niż 10 minut i można było taki prysznic wziąć dla niektórych dwa razy w tygodniu, czasem raz w tygodniu. Z głośników słyszycie symulację głosu strażników. Szybciej, szybciej, kolejny. Kolejny. Aż mam ciarki. A na koniec samowary, herbatka i próba przetworzenia wszystkiego tego, co udało nam się usłyszeć, moi drodzy. Zaraz wam jeszcze powiem konkluzję. Na koniec już, tak, to były auta, którymi poruszali się ludzie pracujący w SAVAK-u. Tutaj zdjęcia po rewolucji i ucieszone twarze tego, że nadszedł czas wolności słowa. I tutaj kolega właśnie opowiadał sytuację, jak u babci. Babcia mu mówiła: słuchaj, jeżeli będziesz chciał porozmawiać o polityce czy o czymkolwiek, to musimy zrobić w domu bardzo głośno dźwięk radia, bo wszyscy w domach bali się tego, że zostaną usłyszeni. Ali, thank you so much. You're brother. Welcome. It was big pleasure. My you are pleasure. The best guide on the world. Thank in Iran. Thank you so much. Have a great time in Iran. Thank you, bro. Hope to see you soon again. See you, brother. Have a good day. Wizyta z Alim tego miejsca, muzeum więzienia, było super ciekawym przeżyciem. Bardzo często właśnie bycie z przewodnikiem w jakimś muzeum daje niesamowity zastrzyk informacji, ale do czego chciałbym nawiązać? Pamiętajcie, że życie ma zawsze, że kij ma zawsze dwie strony. Ktoś może powiedzieć: ale ci w ogóle monarchowie w tamtym czasie, kiedy była monarchia w Iranie, no to byli straszni. Pamiętajcie, że jak jest Islamska Republika Iranu, to też są takie instytucje jak SAVAK aktualnie teraz. W Europie tak samo. To nie jest tak, że tutaj patrzymy i mówimy, że oni są źli, bo to się dzieje. To się dzieje z każdej strony, która chce utrzymać władzę w swoich rękach. Więc pamiętajcie, kij ma dwie strony. Słuchajcie, moi drodzy. Salam alaikum, Jivan. Slam. In Kurdish we say slam. Slam? Slam. Kolega jest Kurdem, ale kończymy niestety ten odcinek. Podszedł do mnie pogadać. Zna pana Kiślowskiego. Jeśli ktoś się interesuje kinematografią polską, to na pewno będzie znać. Ja tymczasem, moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę na dzisiejszym vlogu. To była przyjemna podróż pociągiem, ale też wizyta w muzeum, w którym teraz byliśmy. Uprasza się o zostawienie łapeczki, komentarza, no i rzecz jasna podanie odcinka
dalej. Tymczasem ruszamy zwiedzać dalej miasto Teheran, które jest głośne. Tutaj się dzieje po prostu, tutaj się dzieje i moi drodzy, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, kierownik z tej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia.